Hejka, witajcie w kolejnym moim poradniku do stacji kolejowej w Minecrafcie. To już jest chyba wersja 3.4? 4? Nie, trzecia. Czwarta wersja. Czwarta wersja mojej stacji kolejek, która przeszła ogromną zmianę. Mianowicie wyrzucenie w nas w wózku do drugiej stacji. Działa to tak. Może omówię najpierw ten mechanizm. Kiedy stajemy na płytkę naciskową przez krótki czas, nie dzieje się nic oprócz tych pistonów. One po jakimś czasie się wysuwają, ale nic poza tym się nie dzieje. To jest właśnie dlatego, żeby nie psuć, znaczy no. Ja mam całą tą stację na wysokości pół płytki, dlatego że ta stacja jest przystosowana do tego, żeby wyglądało to jak metro. Dlatego zauważyłem, że czasami nie trafiam w te pół płytki i chciałem usunąć ten problem, w którym jeśli nie trafimy na pół płytkę, przypadkowo zostanie nam wysłany wózek, ten cały mechanizm się buguje. I właśnie ja to usunąłem i teraz trzeba stanąć trochę dłużej. Usłyszymy dozownik, wtedy pistony się przesuwają i teraz możemy wsiąść spokojnie. Po jakimś czasie pistony z powrotem wrócą na swoją pozycję i możemy jechać. Te półpłytki teraz są tutaj po to, żebyśmy nie mogli wyjść z tego wózka. Czyli jak ktoś pojedzie w podróż, nie ma sposobu, żeby wyjść z tego wózka. Dzięki czemu nie baguje mechanizmu. No i oczywiście po dojechaniu do drugiej stacji mamy... jest wejście do stacji jest takie same jak poprzedniej i wysadza nas dokładnie w tym miejscu, na tych czterech blokach. Dobra, ja tutaj sobie już wcześniej rozwaliłem troszkę ten mechanizm, teraz zmienię sobie game mode. I tak przy okazji mam w ogóle skina Steve'a, to tylko dlatego, że coś się dzieje z internetem, czasami się nie łączy, to się zalogowałem offline. No dobra, zacznijmy od tego, że stajemy na płytkę naciskową. Tutaj są te dwie płytki naciskowe, tutaj są kable, redstone jest postawiony do tego, dwie pochodnie w taki sposób położone. To jest mechanizm, który wykrywa to, że stajemy dłużej na płytce naciskowej. Kiedy staniemy na niej krótko, energia nie dojdzie do tych. Te repeatery nie puszczą tej pochodni, ale jeżeli na dłuższy czas, wtedy ta pochodnia się zaświeci i puści sygnał do tego mechanizmu, który skraca sygnał, żeby był na tyle krótki, aby jeden dokładnie tylko wózek mógł przejść do następnego hopera. To samo jest właśnie w tamtej stacji kolejek, z tym, że tutaj jest zastosowany ten mechanizm, przy którym trzeba trochę dłużej na płytce stać. I tak, teraz może jak te pistony się wysuwają. Jest tutaj druga pochodnia, ona też jest doprowadzona do tego mechanizmu, ale zacznijmy od tego. Repeater, który przedłuża sygnał. No, przedłuża sygnał na tyle, żebyśmy nie mogli zamknąć tych pistonów wtedy, jak wózek jeszcze tutaj będzie wjeżdżał na stację. I tak, dzieje się najpierw to, wsuwa się do środka ten piston z blokiem i wysuwa się piston z torem. On przez dłuższy czas zostanie wysunięty i potem, kiedy się z powrotem wsunie, ten piston z powrotem się wysuwa. No to chyba jest dość proste, aczkolwiek jak ja wam to tłumaczyłem, raczej takie nie musi być. No. Tutaj tak samo jak na tamtej stacji, z drugiej strony działa wszystko tak samo. Z tym, że tutaj półpłytki usunąłem. Nie wiem, czemu nie można postawić. Chyba
bugi jakieś. Więc już nieważne. Możemy jechać dalej. No. Nie możemy dalej wysiąść, bo nie możemy nie mamy jak nacisnąć na wózek. Te jednocześnie też nie umieramy, bo nasza głowa jest w półpłysce. Się spagowało ze światłem. I bez tracenia życia się znajdujemy tutaj. Wiem, że teraz jest to na game modzie, ale wcześniej gdy pokazywała na survivalu, nie straciliśmy nic życia. No tak więc jak widać, stacja działa perfekcyjnie. No i to jest już prawie chyba finalna wersja, bo mam jeszcze kilka w zanadrzu ulepszeń tej stacji. Tak więc oczekujcie kolejnych poradników. No i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć.